Szczęść Boże, umiłowani w Chrystusie Panu, dzieci Boże, kochane. Witam Was bardzo serdecznie, gorąco Was ściskam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się dobrze macie. Ja tak jak zwykle każdego dnia staram się być na adoracji. Kościół, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku, gdzie się odbywa codzienna adoracja, jest wystawienie Pana Jezusa na Świętym Sakramencie. I mamy też w Białymstoku delikatną odwilż. I też mam taką pewną refleksję związaną z tym, z tą myślą, gdyż na przykład zobaczcie, jak jest taka bryła lodu. Jak ja mam serce takie pełne lodu, takiego zimnego, nie? Że jestem taki zimny, drani, nie? I załóżmy, jak przychodzę do Pana Jezusa, to tak jak dzisiaj w Białymstoku jest fajnie takie, wszystko topnieje, taką świeżością czuć, to tak samo przed Panem na Świętym Sakramencie topnieje ten lód, bo Jego miłość rozpala. Topnieje lód w naszym sercu, kochani, i on przenika nas swoją miłością. I też chciałbym Wam przeczytać dzisiaj Pismo Święte, bo też sobie tutaj rozkoszuję się słowem mojego Pana Jezusa Chrystusa zawartym w Słowie Bożym. Tutaj ewentualnie Wam chciałbym przeczytać jedną taką rzecz z Apokalipsy Świętego Jana. Bardzo ważne słowa, jedno zdanie. Zobaczcie, to jest Apokalipsa Świętego Jana, werset 12. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Zobaczcie, ta walka ciągle trwa teraz, nie? I kochani, co ja chciałem powiedzieć dzisiaj dla Was? To, że po prostu jeżeli... No, ja jestem przygotowany na to, żeby Pan mnie przemieniał. I dlatego przychodzę przed Najświętszy Sakrament i błagam Go z całego serca, kochani, żeby na przykład przygotował mnie do dobrej spowiedzi. Żeby właśnie stopniał ten lód w moim sercu. Żeby one było wrażliwe, takie jakie być powinno. Zobaczcie, co Słowo Boże mówi. Owocem zaś Ducha jest radość, miłość, cierpliwość, łagodność, opanowanie, wierność. Owoce Ducha. Jeżeli modlimy się do Ducha Świętego, Duch Święty przychodzi i wylewa się na nas ze swoimi darami. I to jest owoce Ducha. Jeżeli spowiadamy się, kochani, jeżeli żyjemy w jakimś... No, jak to można porównać? No zobaczcie, no ja jeżeli się spowiadam regularnie, to tak jak mam takie porównanie, jakbym wrócił na właściwy tor. Rozumiecie? Jakbym wsiadł do właściwego pociągu. Bo wszystkie decyzje, jakieś wybieranie nie wiadomo złych dróg, jakichś złych decyzji, wszystko to szambo w moim życiu było, dopóki nie poznałem Jezusa, Jego Słowa. Bo Jego Słowo jest dla mnie plastrem miodu. Dla mnie to jest drogowskaz, rozumiecie? Kierunkowskaz. Kierunkowskaz. Kocham Jego Słowo. Czasami ciężko mi jest je wypełniać, bo jestem gdzieś tam, wiadomo, człowiek gdzieś tam jak żył kilkadziesiąt lat, tam 20 czy 30 lat w jakimś szambie, w jakimś ścierwie, powyrabiane ma sobie już jakieś w głowie nawyki, w sercu, no to trzeba jakby przychodzić przed Najświętszy Sakrament i prosić Pana, nie? Panie, proszę Cię, stopnij ten lód, ten twardy lód z mojego serca, abym zobaczył swoją grzeszność. Ty, Panie, za mnie oddałeś swoje życie, tyle cierpiałeś, Jezu. Daj mi to, Panie, z całego serca zrozumieć, żebym Ciebie kochał za to, że tak postąpiłeś dla mnie, grzesznika, że to ja powinienem wisieć na krzyżu, ja powinienem dostać chłostę przez moje grzechy, przez moją niewierność Tobie, Jezu. I zobaczcie, kochani, jeżeli ja się, te serce topnieje, Pan pokazuje mi moją grzeszność w delikatny sposób. Ja idę do spowiedzi, spowiadam się szczerze, żałując, że obraziłem Boga, że zdradziłem Go swoimi grzechami. I tak naprawdę wsiadam wtedy do właściwego pociągu, na właściwe tory, który pociąg jest na właściwych torach, nie? I mnóstwo ludzi tam siedzi, bo wiadomo, no, mam mnóstwo tych wagonów, niezliczoną ilość, nie? Bo dużo ludzi chce za Chrystusem iść, bo chce się zbawić, tak? Jeżeli ten pociąg jedzie, no to właśnie tak jak tu jest napisane, że demon będzie rozpoczynał walkę z resztą jej potomstwa, z potomstwem Maryi, ludzie, którzy kochają Matkę Bożą, którzy modlą się codziennie na różańcu, kochają bardzo mocno, czczą ją. To jest Matka Boga, Matka Jezusa, naszego Pana. No dlatego demon będzie chciał Ci przyłożyć zwrotnicę, moim zdaniem, nie? Że jak będziesz jechał, czasami szybciej, czasami powolniej,
Może będzie chciał zwrócić uwagę na jakieś piękne widoczki. Rozumiecie, o co chodzi? Piękną grzeszek ładnie zapakowany w jakieś piękne pudełeczko, żeby tylko skusić cię, żebyś ty z innego pociągu wsiadł do drugiego, do jakiegoś szamba, ale o tym jeszcze nie wie, że to jest szambo, no bo on próbuje nas podchwycić na tym, co my pożądamy, jakieś stare nasze grzeszki, stare jakieś takie nasze przyzwyczajenia, próbuje w nas to odbudować, rozumiecie, żebyśmy do tego wrócili. Dlatego za wszelką cenę módlcie się na różańcu do Matki Bożej, koronko do miłosierdzia Bożego, zanurzajcie się w krwi, przebywajcie jak najwięcej z Panem, módlcie się nieustannie, nawet jesteście w autobusie, gdzieś tam, nie wiem, to ciągle miejcie na uwadze to, że Bóg was widzi, że Bóg was kocha, że Bóg na was patrzy. Ciągle jakby miejcie to, jakby módlcie się nieustannie w duchu. Tak ja to odbieram, tak ja staram się to robić. Nieustannie mieć na uwadze Jezusa, który patrzy na mnie, który mnie kocha. I dlatego czytam Boże Słowo, żeby mieć tego Słowa Bożego więcej w sobie. Bo jeżeli ja nie będę żył tym Słowem, to jest kierunkowskaz, no to będę bardziej skłonny do tego, żeby pójść za demonami, które gdzieś tam tą zwrotnicę, jak pociąg jedzie, zobaczcie, jak tam ten pan, co zmienia zwrotnicę, nie? Przekłada tam taki, ten tor tak nagle na drugą stronę i ten pociąg już skręca, nie? I demon mi się wydaje takim jest właśnie zwrotnicowcem, nie? Że próbuje nas jakby z tego pociągu gdzieś tam, żeby ten pociąg, żebyśmy dalej pojechali, żebyśmy pojechali w ogóle z daleka, daleko, daleko od nieba, daleko od Chrystusa, daleko tam od sakramentów, daleko tam w głąb, coraz bardziej ciemność i ciemność i na ciemności się kończy. Tak pomalutko, ładnie zapakowany grzeszek pożądania, jakiś w papierek, jakiś w snożeczka piękna. My się zachwycamy tym, bo to wiesz, bo to jest tak na tej zasadzie, że jakieś porządliwości ciała chcemy zaspokajać. Właśnie. Dlatego właśnie takim pociągiem trzeba jechać do nieba z Jezusem Chrystusem. I to słowo jest potrzebne, bo to słowo jakby weryfikuje nas. Bo jeżeli nie żyjemy tym słowem, to jesteśmy z dala. To jest słowo, które trzeba wejść 100% na 100. Jest czasami ciężko, ale to są słowa zbawienne, kochani. Zobaczcie, demon będzie walczył z wszystkimi ludźmi, którzy zawierzyli się Matce Bożej, którzy kochają Matkę Bożą. Słowo Boże, zobaczcie, tak samo, no Słowo Boże to jest kochanie, no to jest dla nas tak drogowskaz. Drogowskaz, zobaczcie, tyle marnujemy jakichś pieniędzy, na jakieś, gdzieś chodzimy, żeby ktoś tam nam przypowiedział cokolwiek, coś, tak mówię, jak będzie, jak w życiu, jak żeby ktoś tam nam doradził. Czasami marnujemy na to pieniądze. Jak wystarczy otworzyć Słowo Boże, kupić sobie Pismo Święte, albo odkurzyć to, co w domu leży i zacząć je czytać, kochani, żyć tym Słowem, przesiąkać tym Słowem, nasączać się tym Słowem. To jest Słowo naszego Ojca, który daje nam to Słowo, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mogli jechać tym torem właśnie, właściwym. Słowo Boże jest po to, żeby obrać właściwy kierunek i nie wysiadać, broń Boże, z tego pociągu, jakim jest łaska uświęcająca. To jest taki pociąg, łaska uświęcająca, być ciągle w łasce uświęcającej, w tym dobrym pociągu, który Słowo Boże cię niesie. Słowo Boże cię niesie, maszynistą jest Jezus, który kieruje tym pociągiem. I On Słowem Bożym ci kieruje, cię do nieba, tu raz tak, raz pod górkę ten pociąg wjeżdża gdzieś, pod tunel, może nieraz ciemno jest, może coś tam, wiecie o co chodzi. Życie z Bogiem nie jest takie kolorowe, tylko czasami przychodzą jakieś posuchy, ciemności. Pan Bóg doświadcza nas. Mądrość Seracha mówi, no kto chce służyć Bogu, niech przygotuje się do doświadczenia. Albowiem Bóg, kogo miłuje, to karci i ćwiczy. No, czasami może wjeżdżamy do jakiegoś tunelu, jest ciemno, ale trzeba ufać Jezusowi. Wszystko jest potrzebne, wszystko jest ku dobru. On sprawdza też, czy jesteś zahartowany, czy duchowo naprawdę chcesz Go kochać. W dobru, zobaczcie, zło, jak w Księdze Hioba, nie? Czytamy. Zło mogliśmy przyjąć, to dlaczego dobra nie możemy, przepraszam, dobro mogliśmy przyjąć z Twoich rąk, Panie, to dlaczego zła nie możemy przyjąć? Czy zła w cudzysłowie w sumie takim, tak jak ciemność jakaś, nie? Wjeżdżasz, nie? Ciemność, nic nie widzisz, nic, nie masz smaku w modlitwie, nie masz jakby, nie wiesz, co się dzieje. Ale żyjesz w łasce uświęcającej, to powinno ci jakby dawać nadzieję, że uspokojenie takie, że jeżeli żyjesz w łasce uświęcającej, jeżeli się wyspowiadasz, przyjdziesz do Pana, poprosisz Go, żeby ten lud stopniał, żeby to serce było gorące dla Niego, żeby naprawdę żyć tym Słowem, wsiąść do dobrego pociągu, przyjąć Go właśnie w Komunii Świętej, wsiąść do dobrego pociągu, na właściwe tory i już tych torów nie zbaczać. To jest piękne, kochani, i żyć Słowem Bożym na co dzień. Ja to staram się codziennie
czytać przed Najświętszym Sakramentem, z Panem razem. Pytam się nieraz Jego, jak ja mam to rozumieć, jak to się stosuje do mojego życia. Rozkminiam, pytam się. I to jest piękne, kochani, że On jest żywy, On Ci może odpowiedzieć, tylko przyjdź do Niego. On czeka, żeby Ci pomóc. Nie musisz wydawać żadnych pieniędzy, nie wiadomo na co. Przyjdź do Niego, to jest za darmo, wszystko jest za darmo. Coś wspaniałego, nieprawdaż? Wszystko jest za darmo. Za darmo możesz otrzymać uzdrowienie, za darmo, bez żadnych pieniędzy. Przyjdź do Jezusa dzisiaj, przyjdź do Jezusa, naprawdę, kochana siostro, bracie. Ściskam Cię bardzo mocno, naprawdę. Pozdrawiam, mam nadzieję, że coś to refleksja, jakieś światełko chociaż wniosło dla jednej duszyczki, bo o to mi najbardziej chodzi. Chociażby dla jednej duszyczki wniosło jakieś światło, żeby została ta dusza zbawiona, żeby żyła w szczęściu i radości na wieki, bo sam tego pragnę i też pragnę, żeby dusze się zbawiły jak najwięcej. O to mi zależy. To może, kochani, pomódlmy się jeszcze do Jezusa. Tak mam w sercu, to jest takie pragnienie. Panie Jezu, bardzo Cię kocham, Panie. Pragnę, żebyś pociągnął serca moich braci i sióstr do tego, żeby się rozkochał ich serca, Panie, w Twoim najświętszym spojrzeniu, żeby przychodzili, Panie, jak najczęściej do Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Błagam Cię, Jezu, zanurzam ich teraz w Twoje święta i przy najdroższej krwi. Proszę Cię, Jezu, w imię Twoje, Panie, abyś wylał na nich swoją świętą krew, żebyś, Panie, dał im łaskę skruchy, żebyś, Panie, stopniał ten lud w ich sercach, w moim sercu, Jezu. Błagam Cię w imię Twoje, Panie, zbawiaj nas, uświęcaj, oczyszczaj, daj nam siły do tego, żebyśmy potrafili na co dzień żyć Twoim świętym Słowem, Jezu. Tak bardzo pragnę się zbawić, tak bardzo pragnę się do Ciebie przytulić, Panie, przeprosić Cię za to, że tak grzeszne życie prowadziłem. Daj mi łaskę, Jezu, dobrej, szczerej spowiedzi. Panie, ochraniaj mnie przed demonami. Matko Najświętsza, kochana Maryjo, Mateczko Najświętsza, najpiękniejsza, najczystsza, powierzam Ci teraz wszystkich moich braci i siostry, mnie samego, całą moją rodzinę oraz wszystkich tych, którzy, Maryjo, proszą mnie o modlitwę. Błagam Cię, ukryj nas w swoim świętym, niepokalanym sercu i wylej na nas swoją miłość, abyśmy potrafili kochać Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, tak jak Ty Go kochasz, Maryjo, proszę Cię. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Kochani, pomódlcie się też za mnie, tak kiedyś znajdziecie chwilkę, dziesiąteczko, dobra, do Matki Bożej. Za mnie, za moją rodzinę też, łaski potrzebne, żeby na co dzień żyć, mieć siły do tego, żeby żyć Słowem Bożym. Ściskam jeszcze raz, serdecznie pozdrawiam. Pokój, dobro, życzę miłego dzionka, pa, pa.